Panie Wójcie, kończymy rok 2020 wyjątkowy, a zarazem bardzo wymagający. Proszę podsumować ten rok. Rok 2020 to przede wszystkim epidemia koronawirusa i wszystko, co z tym związane, czyli obostrzenia, czyli zmniejszone wpływy do budżetu, czyli mniej kontaktów międzyludzkich. No a co za tym idzie, nowa sytuacja, nowe wyzwania, którym mam nadzieję jako Urząd Gminy tutaj w Milówce byliśmy w stanie sprostać. Pragnę powiedzieć, że na miarę naszych możliwości realizowaliśmy najpotrzebniejsze potrzeby. Myślę, utrzymaliśmy wszystko to, do czego zostaliśmy powołani i zapewnialiśmy ciągłość tych zadań, których mieszkańcy od nas oczekują. Było kilka inwestycji, myślę najważniejsza z nich to była inwestycja w Kamysznicy, to była inwestycja realizowana wspólnie z Euroregionem Beskidy, z miasto Krasno nad Kisucą i z gminą Milówka, to był parking w Kamysznicy Złatnej, wielofunkcyjny parking, zresztą bardzo piękny, bardzo z którego jesteśmy dumni. I szereg mniejszych inwestycji doraźnych na drogach, czy różnego typu awarii, które występowały w ciągu roku. Tym się zajmowaliśmy i myślę, że z tego się wywiązaliśmy. W kolejnym marcowym bądź kwietniowym numerze naszego informatora gminnego postaram się przedstawić wszystkie stosowne wyliczenia, które zostały poniesione na sołectwa. Czekam, aż ten rok się skończy, bo teraz przy końcu roku również będziemy dokonywać jeszcze płatności tych zleceń, które teraz w grudniu są realizowane i myślę, przekażemy Państwu rzetelną informację, na co zostały wydatkowane środki z budżetu gminy w Milówce. Budżet gminy jest stosunkowo niewielki, dlatego zrealizowanie wszystkich potrzeb mieszkańców jest bardzo trudne. Jak kształtuje się budżet gminy Milówka na rok 2021? Jakie są plany i zamierzenia? Budżet można powiedzieć, że jest zrównoważony, ponieważ jest deficytowy tylko i wyłącznie o kwotę dotacji z budżetu państwa, którą otrzymaliśmy w tym roku. A jest to pomoc dedykowana w ramach pierwszej pomocy dla samorządów i tam jest kwota około 590 tysięcy złotych i nie udało nam się w tym roku wydatkować tej kwoty, dlatego ta kwota będzie stanowiła deficyt w roku 2021. Natomiast biorąc pod uwagę to, że zaplanowaliśmy określone dochody i jeśli to będzie dochód na tym poziomie, który szacujemy, dochód podatkowy, dochód taki, gdzie nie będziemy musieli stosować ulg, umorzeń, to myślę, że wszystkie te zadania, które są w budżecie zapisane, to będą do realizacji. W budżecie na dzień dzisiejszy są zapisane dwie duże inwestycje, parking w centrum Milówki i budowa skateparku przy ścieżce rowerowej na tak zwanej Siwiźnie. Obie inwestycje są przewidziane do realizacji w Milówce i obie inwestycje są realizowane w ramach współpracy transgranicznej i w ramach Euroregionu Beskidy. Liczymy na te środki, gdyż na dzień dzisiejszy są to jedyne środki, które mogliśmy zapisać w budżecie i którymi możemy się pochwalić, gdyż w ramach drugiej pomocy dla samorządów na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy żadnej pomocy. Do 28 grudnia tego roku będzie składanie wniosków na kolejne inwestycje i w tym nowym rozdaniu my będziemy wnioskować zgodnie z tym, co jest zapisane w rozporządzeniu, o trzy duże inwestycje i my będziemy się starali te inwestycje zrealizować w przyszłym roku. W drugim rozdaniu, w tym, w którym nie dostaliśmy żadnej pomocy, co zresztą zostało opisane w informatorze gminnym, do którego również Państwa będę odsyłał i zachęcał, żebyście Państwo z lekturą tego informatora się zapoznali. Jest tam zapis, że wnioskowaliśmy o 7 inwestycji na około 9 milionów złotych. No niestety żadna z tych inwestycji nie zyskała na dzień dzisiejszy akceptacji, ale tak jak mówię, powtarzamy. Część z tych inwestycji, tam jedna z tych inwestycji prawdopodobnie pojawi się nowa i będziemy zabiegali i starali się przekonać komisję oceniającą do tego, że warto realizować te zadania tutaj u nas i że to jest niezbędne do prawidłowego tutaj funkcjonowania samorządu w Milówce. Jest podpisana, na ten rok jest rozpisany przetarg na stację, na modernizację stacji uzdatniania wody i to będzie inwestycja również na przyszły rok, bo rozstrzygnięcie tego przetargu będzie w przyszłym roku, jest to etap pierwszy.
jeśli uzyska się, pozyskać środki na kolejne etapy tej inwestycji, to również będziemy się starali tą inwestycję rozwijać, bo woda to jest najważniejsza rzecz, która tutaj będzie służyła wszystkim mieszkańcom gminy Milówka. Czy mieszkańcy mogą spodziewać się podwyżek podobnie jak początkiem 2020 roku? Zdajemy sobie sprawę z tego, że rok 2020 to był rok taki, gdzie mieszkańcy, niektórzy mogli być niezadowoleni lub lekko zaskoczeni skalą podwyżek. Ja tylko bym wyjaśnił, z czego ona wynikała. Z jednej strony uchwała Rady Gminy, zresztą tutaj z pełną moją akceptacją zaproponowaliśmy stawki podatkowe, które mieściły się w widełkach ministerialnych, które zostały zaproponowane przez ministra finansów, i my nie przekroczyliśmy tutaj żadnych przepisów prawa, proponując takie, a nie inne stawki. Ale to jeszcze nie było najważniejsze, bo najważniejszą rzeczą, która tutaj wydarzyła się i która miała wpływ na to, że część mieszkańców gminy Milówka płaciła większe podatki w 2020 roku, było to, że nastąpiła modernizacja tutaj ewidencji podatkowej, tak w skrócie bym to określił, ewidencji, która tak naprawdę jest zadaniem własnym Starostwa Powiatowego w Żywcu i na zlecenie Starostwa Powiatowego w Żywcu zostało jakby doszacowane, doprecyzowane, co jest gruntem rolnym, co jest terenem mieszkaniowym pozostałym. Nie jest to tutaj w naszym odbiorze żadne zadanie czy żadne działanie złośliwe ze strony Starostwa Powiatowego w Żywcu. To jest coś, co się dzieje w gminach na terenie powiatu żywieckiego i my też czekaliśmy na to, aż to się wydarzy. No i niestety gospodarstwa domowe, które nie były w stanie udowodnić, że prowadzą działalność rolniczą, no niestety będą musiały zapłacić z tytułu posiadanych gruntów zwiększony podatek. W związku z tym, że generuje to znaczne obciążenie w budżecie domowym, podjęliśmy decyzję jako tutaj zarząd gminy. Myślę również, że Rada Gminy przychyli się do tego, i Rada Gminy będzie zadowolona z takiego kierunku działania. Podjęliśmy decyzję, że na przyszły rok nie będziemy wprowadzać żadnych zmian w podatku dochodowym, w podatku od nieruchomości czy w podatku od środków transportu, tak żeby pokazać mieszkańcom, że ten 2020 rok był trudny i my również dostrzegamy tą trudność i nie chcemy tutaj nic zmieniać. Muszę również tutaj złożyć taką deklarację, że co najmniej do połowy 2021 roku nie będziemy podnosili opłaty śmieciowej. Opłaty, która dzisiaj kształtuje się na poziomie 27 zł, jeśli ktoś złoży deklarację i chce oddawać bioodpady. Natomiast jeśli ktoś nie będzie korzystał z tej usługi, jeśli ktoś na swojej posesji posiada kompostownik, to wtedy deklaruje to w deklaracji śmieciowej i również z tego tytułu należy się ulga i w związku z tym ponosi taką samą opłatę jak w tym roku, czyli 22 zł za osobę na miesiąc. Od kilku lat gmina Milówka dokonuje zakupu energii elektrycznej w drodze przetargu nieograniczonego. Jak zapowiada się rok 2021? Gmina Milówka dokonywała analizy w ciągu roku, jak kształtuje się cena na giełdzie energii elektrycznej i podjęliśmy z wyprzedzeniem decyzję, aby zakupić tą energię elektryczną już w środku roku i myślę, że to było bardzo dobre posunięcie, bo kupiliśmy energię elektryczną dużo taniej niż w roku ubiegłym. Szczegółowe wyliczenia zostaną również przedstawione w informatorze gminnym, tym wydaniu grudniowym, i można porównać ceny energii. Widzimy, że ceny energii rokrocznie rośnie. Lockdown i pandemia spowodowała, że czasowo ta cena w środku roku uległa znacznemu obniżeniu. I my, wiedząc o tym, że może być taka sytuacja, ogłosiliśmy postępowanie przetargowe, zgłosiło się kilka firm, wybraliśmy najlepszą ofertę i myślę, że
że tutaj jesteśmy dostatecznie zabezpieczeni i cenowo, i gwarancją dostawy tej energii. Także ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony i spokojny o to, że tutaj na tym polu nie mamy sobie nic do zarzucenia, a wręcz mamy się czym chwalić. Pojawia się bardzo dużo pytań, jak i spekulacji, które głównie dotyczą ograniczenia funkcjonowania oświetlenia ulicznego. Co pana skłoniło do takich działań? Kilka decyzji, kilka tutaj rzeczy sprawiło, że postanowiliśmy ograniczyć funkcjonowanie oświetlenia ulicznego. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że wprowadziliśmy ograniczenie w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego w godzinach od około 23 do godziny około 3:30. Mówię około w przypadku jednej i drugiej godziny, dlatego że różnie to wygląda w różnych częściach sołectw, jak również w samych sołectwach, ponieważ nie wszędzie uda się ustawić tak zegar, żeby to wszystko w jednym czasie ulegało wyłączeniu i włączeniu. Tutaj delikatny poślizg może być. Po pierwsze, lockdown sprawił, że przemieszczanie się ludzi w tych godzinach uległo znacznemu obniżeniu. I my, wiedząc o tym, że tak będzie, że tak jest, zaproponowaliśmy coś takiego, że w tych godzinach może to oświetlenie uliczne być wyłączone. Po drugie, dokonaliśmy analizy bezpieczeństwa i widzimy, że nie nastąpiło, dzięki Bogu, tutaj nic drastycznego się nie wydarzyło i nie uległo pogorszeniu bezpieczeństwu mieszkańców gminy Milówka, bo nawet przy pełnym funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego dochodziło tutaj do różnych aktów czy wandalizmu, czy różnych innych rzeczy niepożądanych. Natomiast w przypadku i lockdownu, i tego wyłączenia energii oświetlenia ulicznego w tych właśnie godzinach niczego takiego nie zauważyliśmy. I wreszcie trzecia rzecz, czyli to, co jak gdyby ma wymierny jeszcze efekt finansowy. Na koniec listopada, z tytułu tego, że nie funkcjonuje oświetlenie uliczne w tych godzinach, o których mówiłem wcześniej, udało się nam zaoszczędzić około 90 tysięcy złotych. Myślę, że jest to wymierny efekt i chciałbym w całości, aby ta kwota była przeznaczona na modernizację czy wręcz dobudowę oświetlenia ulicznego, przede wszystkim w tych miejscach, które do tej pory nie korzystały z oświetlenia ulicznego, nie były wyposażone w latarnie uliczne, żebyśmy również te miejsca na terenie naszej gminy mogli zaopatrzyć w oświetlenie uliczne. Myślę przede wszystkim o takim oświetleniu, które nie będzie generowało dodatkowych kosztów utrzymania, czyli oświetlenie samodzielne, LED-owe, solarne, czyli takie, które nie będzie zużywało dodatkowej energii elektrycznej, które nie będzie generowało kosztów z tytułu dzierżawy słupów energetycznych. Niespełna dwa miesiące temu zeszły poważne zmiany osobowe w Urzędzie Gminy, a co za tym idzie również w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Czy mógłby nam pan zdradzić, co było tego powodem? Powodem pierwszej zmiany w Urzędzie Gminy, czyli zmianie na stanowisku sekretarza gminy, było to, że nasz wieloletni sekretarz gminy, pan Zbigniew Indyk, złożył wniosek o przejście na emeryturę. I w tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować panu sekretarzowi Zbigniewowi Indykowi za to, że przez te wszystkie lata wspierał mnie jako wójta tutaj w funkcjonowaniu, w działaniu Urzędu Gminy, ponieważ jak państwo wiecie, od 2011 roku gmina Milówka nie ma tutaj stanowiska zastępcy wójta, więc wszystkie czynności, które wynikają z tytułu zastępstwa wójta podczas jego nieobecności, przejmował z tego tytułu właśnie sekretarz gminy, czyli w tym czasie pan sekretarz Zbigniew Indyk. Dlatego chciałem w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować panu sekretarzowi Zbigniewowi Indykowi za to, że mogłem zawsze liczyć na jego pomoc, za to, że pełnił funkcję de facto wójta podczas mojej nieobecności. Do tych podziękowań dołączają się pracownicy Urzędu Gminy i wszyscy mieszkańcy, bo również pełnienie tej funkcji miało wymierny efekt i korzyść dla mieszkańców naszej gminy. W związku z tym, że pan sekretarz Zbigniew Indych przeszedł na zasłużoną emeryturę, pojawiło się
pojawił się wakat na to stanowisko i dokonując tutaj przeglądu kadr i analizy, postanowiliśmy podjąć decyzję, że funkcję tą od 27 października tego roku będzie pełnił dotychczasowy kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce, czyli pan Krzysztof Białożyt, i od tego czasu pan Krzysztof Białożyt jest sekretarzem gminy Milówka. Natomiast w miejsce pana Krzysztofa Białożyta został oddelegowany pan Rafał Konkol, dotychczasowy pracownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, czyli pan Rafał będzie pełnił funkcję kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce. Życzymy w takim razie realizacji celów i zamierzeń, cierpliwości, zdrowia i dalszych sukcesów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo panu redaktorowi, dziękuję bardzo państwu i zapraszam do kolejnego wywiadu i myślę do informatora gminnego, bo tam jest jeszcze szereg innych rzeczy, o których nie udało się w wywiadzie powiedzieć, a które myślę są bardzo ważne i istotne dla mieszkańców gminy Milówka. Dziękuję.